Dobry wieczór Państwu, już chyba jesteśmy na żywo. Ja nazywam się Paweł Łęczuk, obok mnie Bolesław Błaszczyk. Bolesław Błaszczyk jest sprawcą tego dzisiejszego wieczoru, ponieważ wydał niedawno tę oto książkę poświęconą życiu i twórczości Andrzeja Bieżana, pianisty, performera, kompozytora, autora muzyki teatralnej. No i warszawianina, tak? Dużo w tej książce poświęcasz temu miastu. Zaczyna się cała ta historia od tych takich najstarszych dziejów, trochę związanych z walką o byt, o wolność w tym mieście. Książkę poprzedza dość taki obfity wstęp, w którym możemy poznać dokładne losy rodziny Bieżanów, jego rodziców, przodków. Dobry wieczór. Warszawa tkwi genetycznie w Andrzeju Bieżanie, właśnie przez rodziców, o których wspomniałeś, żołnierze AK, w dodatku ojciec Andrzeja działał w komórce likwidacyjnej, czyli w takiej jednostce, która rozprawiała się z agentami Gestapo, z konfidentami, z Volksdeutschami. No właśnie, bo on był... Niewdzięczna praca mordowania zdrajców. On był w zasadzie agentem, ale takim specyficznym agentem, który pracował... Pracował między tymi, którzy już bezpośrednio wykonywali wyroki, a między rozkazodawcami, w tym sensie, że był muzykiem i po prostu grał na akordeonie i jako niesłychanie biegły artysta i nawiązujący łatwo kontakty człowiek, często wchodził w łaski, powiedzmy, jakichś ludzi, którzy byli namierzani, wystawiani, no i później dochodziło do już konkretnego wyroku. Pseudonim Włodzimierza Bieżana, ojca Andrzeja, nie mógł brzmieć inaczej jak klawisz. Dokładnie. No właśnie, bo to wynikało trochę z jego usposobienia, bo miał taką łatwość zjednywania sobie ludzi, no był taki dość sprytny tutaj, niby jakiś alkohol, jakaś muzyka, jakaś gra, ale jednak swoje robił. Dokładnie i z własną małżonką, wtedy jeszcze oczywiście dziewczyną, Haliną, przechadzali się na spacery, to były takie spacery rozpoznawcze, udawali parę zakochanych, co im nie przychodziło trudno, gdzieś tam się kierowali na jakieś lody, a kątem oka obserwowali jakiś wyznaczony cel. Zresztą obok tego miejsca, gdzie się znajdujemy, bo na Kopernika znajdował się Komitet Ukraiński, gdzie również wykonano wyrok na jednym z generałów. No, wcześniej rozpoznanie zrobił właśnie Włodek, który się spotkał ze znajomymi Ukraińcami, jak gdyby nigdy nic, ze swoim akordeonem gdzieś tam się pojawił, a to była po prostu zaplanowana akcja. No, ta intuicja i wolność, która jest w tytule jakby tutaj, to rzeczywiście się ciągle przewija. Andrzej był intuicjonistą, nie był autodydaktą, bo był świetnie wykształconym kompozytorem i pianistą, ale nie porzucił intuicji, nie grał tylko z nut, tylko rzeczywiście poświęcił swoje życie improwizacji, poświęcił swoje życie jakby współistnieniu z innymi artystami, współprzebywaniu. Dla niego nie była ważna sam moment występu, ukłonu, klaski i partytura i do kasy, tylko właśnie moment wykonania, czyli tu i teraz, moment grania, moment bycia, czyli raczej bycie poprzez granie. No a intuicję miał w genach, no bo ojciec musiał się posługiwać intuicją i matka podczas działalności podziemnej. A wszystko zaczęło się, ta muzyczność intuicyjna i w zasadzie wolność w muzyce, jak miał 4 lata raptem. Tak, tak, to jest taka scena z Ciechocinka, kiedy przebywał na wakacjach. Czy z Krynicy, przepraszam, tak, w kurorcie. Po prostu jako mały chłopczyk dostał w prezencie malutkie skrzypeczki od rodziców. Ojciec dyrygował akurat orkiestrą, to już mówimy o czasach powojennych, oczywiście o latach 50. Ojciec dyrygował orkiestrą rozrywkową na scenie kurortu,
A mały chłopak, mały Andrzejek wyrwał się mamie i podbiegł do estrady, wdrapał się na tą estradę, miał skrzypeczki w ręku i na tych drucikach takich coś tam zaczął grać. Ojciec właściwie nie mógł zareagować, bo orkiestra była w pełnym rozpędzie, więc tam się już działo muzycznie i no, razem dograli koncert. Oczywiście publiczność była przekonana, że to był zaplanowany performance. To był pierwszy performance Andrzeja. Myślę, że tak to był rok około 1950, także też do historii sztuki, myślę, powinien przejść ten akt. On później już w dorosłym życiu, Andrzej, być może pamiętał to zdarzenie, ale sam wykorzystywał dzieci do różnych działań muzycznych, też tutaj niedaleko na Okulniku. To prawda. To prawda, sięgamy do lat 70. teraz, kiedy wspólnie z Sabolczem Estenim, profesorem zresztą Akademii Muzycznej, i obaj byli kolegami ze studiów, zobaczyli tuż przed Akademią, wówczas PWS-em, bawiące się na ulicy dzieci. To było lato, dzieci rysowały coś kredą, skakały przez skakankę, przez gumę, puszczały jakieś samochodziki, jakieś tam samolociki, baloniki i tak dalej. No i to wszystko wydawało niesamowity jazgot i przepiękny harmider. No i po prostu, krótko mówiąc, Andrzej postanowił zabrać te dzieciaki na scenę, na estradę. I w jednym z koncertów towarzyszących w warszawskiej jesieni wystąpiły anonimowo cała chmara dzieci, a przeszkadzały im inne postaci, mianowicie Andrzej Bieżan, Jacek Malicki, Krokodyl na gitarze elektrycznej i właśnie Sabolcz Estenyj na też fortepianie preparowanymi perkusjonaliach. Także znowu rzeczywiście ukłon w stronę dzieci. Andrzej poszedł jeszcze dalej, bo potem stał się na sam koniec życia, a żył tylko 38 lat, dyrektorem Teatru Lalkowego Marcinek w Poznaniu, również którego głównym widzem były dzieci. Ciekawe, jakby się to dalej potoczyło, gdyby nie to, że odszedł no, przed 40. To prawda. I to właśnie ładnie powiedziałeś, takie odwrócenie sytuacji, że dzieci robiły całe show, jakby były najważniejsze, a muzycy rasowi w zasadzie byli jakimś dodatkiem i przeszkadzali trochę. Tak, tak. No, chyba chodziło o to, że uczmy się od dzieci, tak? Uczmy się naturalności, nieskrępowania, braku oporów. Prawdopodobnie to właśnie jakby decydowało, że Andrzej w ogóle był dzieckiem do samego końca życia. Uh-huh. Był takim dużym dzieckiem. On miał duże policzki, widać tutaj właśnie na okładce. Tak, był wysoki, potężnie zbudowany. Jest na, miał długie włosy, ale był tym dzieciakiem. Jest takie zdjęcie na jednym ze skrzydełek Andrzeja Bieżana, jak stoi po prostu. Jest. Ale jako dziecko chodzące do szkoły podstawowej na Grochowie, bo tam się urodził w ogóle, urodził się w domu, to też ciekawe, bo tego sobie w dzisiejszych czasach ja na przykład nie wyobrażam, że po prostu przychodzi ten czas, że matka rodzi, no to idzie się po akuszerkę gdzieś tam kilka domów dalej i dziecko przychodzi na świat. Tak. I nie trzeba żadnego szpitala i innych sytuacji. Tak, oni mieszkali w bardzo skromnych warunkach. Była zima, 45 rok, początek tego 45 i rzeczywiście poród się odbył w domu. No i pozbawiona wszelkiej właściwie pomocy mama była zdana tylko na siebie, a koszarka właściwie prawie że nie zdążyła na ten poród. Ojciec pobiegł po tą akuszerkę gdzieś na drugą stronę Wisły, więc prawdopodobnie nawet po zamarzniętym lodzie. To Wisłę. Ja myślałem, że na placu Szembeka, tuż obok, a to jednak była dłuższa Tak, ale tych podróży było wtedy, no tak w ogóle Warszawa to rzeczywiście ocalała tylko w tym swoim praskim wydaniu i Grochów i właśnie Praga, więc to wspaniałe w ogóle wydarzenie, że w ogóle Andrzej się udało mu się urodzić. I rzeczywiście z tym Grochowem był związany przez długie lata. No, ten pokoik na Serockiej, o którym mówię, no to... A, tam się działy też rzeczy jak z serialu Alo, Alo niemalże. Dokładnie. Angielscy lotnicy i dramatyczna historia taka. Dość. No mamy Andrzeja, rodzice pani Haliny, po prostu przetrzymywali u siebie brytyjskich lotników cywilnych, którzy mieli radiostację i mimo namierzania przez hitlerowców tych różnych radiostacji nielegalnych,
no, przez długi czas udało mi się tam to konspiracyjne mieszkanie wykorzystywać do tego celu, aż wreszcie zjawił się jakiś taki garbaty jegomość. Okazało się, że on miał ten sprzęt do wykrywania tuż pod płaszczem. To był właśnie taki agent, który no, już bezpośrednio wykrył w pobliżu. Zostali zgarnięci rodzice pani Haliny, czyli dziadkowie Andrzeja, i obaj ci brytyjscy lotnicy, i dopiero po wojnie pani Halina dowiedziała się, że zginęli niebawem, parę dni później na Pawiaku. Ją na szczęście sąsiedzi ostrzegli. Ją ostrzegli sąsiedzi i przeżyła. Pani Halina żyje w dalszym ciągu, mamy rok 2021. Mieszka w Warszawie, no i... Bardzo ci pomogła, mam wrażenie, też przy pracy nad książką. Zdecydowanie. Pani Halina miała wspaniały taki dar zapamiętywania, dokumentowania pewnych wspomnień. Napisała na własny użytek, na użytek rodziny właściwie, z myślą bardziej nawet o swoim wnuku, o Maksymilianie Bieżanie, który właściwie jest pół Niemcem, ponieważ Andrzej ożenił się z Niemką dosłownie półtora roku przed swoją śmiercią. No i Maksymilian mieszka w Niemczech i pani Halina napisała takie wspomnienia właśnie dla Maksymiliana, z których ja skwapliwie skorzystałem. No i z uprzejmości oczywiście pani Haliny. Ta książka nie powstałaby też bez Ewy Bieżan, siostry Andrzeja, wspaniałej perkusistki, która mieszka w Łodzi, która zachowała szereg partytur, szereg pism Andrzeja, szereg nut fantastycznych. Jeździłem też po teatrach w całej Polsce, gdzie pozostawione zostały partytury do różnych spektakli najrozmaitszych. Tutaj spotykałem się z aktorkami, z Anną Chodakowską, z Igą Cebrzyńską, z którymi Andrzej też współpracował. No ale to jest w ogóle wszystko wierzchołek góry lodowej, bo spotkałem bardzo wiele osób, które go znały. To się też nie wzięło z niczego, to już uprzedzę może twoje kolejne pytanie, bo tu się nasuwa takie pytanie, skąd w ogóle, po co ja się zająłem jakąś taką postacią, której... No chciałem do tego dojść, ale mów. Ja myślę, że to jakby skakanie tak. po tych właśnie, tematach, tak. Bez jakiejś takiej chronologii, to na dobre państwu wyjdzie oglądającym, bo to chyba byłoby nudne, gdyby tak od początku po kolei opowiadać. Tak. Książce. To wszystko też jest związane jakoś z Warszawą. Ja chodziłem na Pragę do szkoły podstawowej na ulicy Kawęczyńską, więc byłem związany z Pragą z 8 lat. Zresztą mieszkałem na Pradze Południe, dojeżdżałem na Pragę Północ. I dzięki mojej wspaniałej mamie, która mnie wyrywała na różne niesamowite koncerty, a czas był specyficzny, bo to był początek lat 80. Trafiliśmy z mamą na koncert zespołu Andrzeja Bieżana. No właśnie, i to było, tak. To był jeden z ostatnich jego występów. Jak się okazało, to był jeden z ostatnich jego występów. Występ był nietypowy i w nietypowym miejscu. To prawda. Ten zespół nazywał się Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej. On był na równi zespołem Bieżana, jak i zespołem Krzysztofa Knitla, jak i uczestniczącego w tym zespole Pawła Szymańskiego, Mietka Litwińskiego, Andrzeja Mitana, Stanisława Krupowicza, także wielu tych improwizujących kompozytorów, kreatywnych, niesamowicie progresywnych i takich, bym powiedział, buntowniczych. Wolnych, ofowych w takim znaczeniu nie tyle politycznym w tamtym czasie, czy opozycyjnych artystów, ale bardziej w ogóle kontranurtowi jakiemuś takiemu oficjalnemu. Też to są wszystko złe słowa. Chodzi właśnie o tą wolność, wewnętrzną wolność, od której się zaczyna ta zewnętrzna. Ten zespół wystąpił też w bardzo ciekawym miejscu, na takiej enklawie, w takiej wyspie, na takiej wyspie, bym powiedział, na mapie Warszawy wówczas. Takimi wyspami były ośrodki kultury. Ośrodki kultury, tym razem był to Instytut Francuski. Instytut Francuski, który wówczas się mieścił na ulicy Świętokrzyskiej. Mówimy o maju 1982 roku. No i do tego instytutu trzeba było mieć specjalne zaproszenie na ten koncert. Jakoś moja mama się, że tak powiem, znalazła w gronie tych zaproszonych osób. I tam się odbył po prostu bardzo długi wieczór, połączony właśnie również z konsumpcją wina, co pamiętam jako 14-latek, no najprawdopodobniej francuskiego. I w ogóle wypełniony taką no, poezją, muzyką. Wtedy zobaczyłem Andrzeja po raz pierwszy i ostatni, był ubrany jak zwykle na biało.
prawie wszystkie ilustracje w mojej książce pokazują Andrzeja ubranego na biało, więc to nie był przypadek. To był taki kolor w latach 80. na początku, kolor oporu. Ja sam pamiętam Andrzeja Wajdę, który na jedno z nagrań, które miałem przyjemność gdzieś tam oglądać, nagrań muzyki do jednego z jego filmów. Andrzej Wajda przyszedł też ubrany na biało. Ja w ogóle miałem białą kurtkę ze zrzutów, z darów ze Szwecji, za którą zresztą mnie aresztowano, bo to też jako taki 13-latek z kolei się znalazłem z mamą na jakiejś opozycyjnej demonstracji. To też jest... No i Andrzej, ale Andrzej chodził w tej bieli jeszcze w latach 60-tych, 70-tych. Mhm. I to jest najciekawsze, że on się był takim kolorowym ptakiem, ale na biało. Mhm. Więc to jest znów taki wyróżnik, może bardzo zewnętrzny, może ktoś powie, że to jest płaskie, no ale wyróżnik wolności. No w tamtym czasie, jak czytałem tę twoją książkę, no to rzeczywiście robiło to wrażenie, ten jego styl, właśnie fryzura, postura, sposób ubierania się, sposób myślenia też o muzyce. Ten przecież cały krąg, który stworzył, no to rzeczywiście było no takie no nowoczesne. Tak, on był ubrany na biało, ale nie nieskazitelnie, bo Tomasz Sikorski, tutaj nie mylmy z kompozytorem słynnym, tylko z równie słynnym performerem, fotografikiem, szefem Galerii Dziekanka, Tomasz Sikorski. Opowiadał mi, że do galerii L w Elblągu Andrzej wparował w białym również garniturze, z tym, że poplamionym czymś dziwnym. Mhm. Specjalnie miał takie plamy właśnie, że gdzieś tam było to przełamane, prawda? Czyli właśnie całe jego takie publiczne bycie to była jakaś kreacja. Momentami prowokacja, momentami, ale nie agresywna, tylko taka właśnie, bym powiedział, zmuszająca do myślenia, twórcza. I otwierająca innym też głowy. Jak najbardziej. W szkole był żywym dzwonkiem. Tak. Cokolwiek to znaczy. Ponieważ miał dar improwizacji od dziecka, go przejawiał na fortepianie, to zatrudniono go w podstawówce jako dzwonek szkolny. Po prostu musiał. Na czym to polegało? Przychodził wcześniej do szkoły, musiał być już gdzieś tak za 28. Siadał do pianina, które stało na korytarzu, bo pamiętajmy, że to była szkoła no, właśnie jeszcze tuż może, no, w latach 60. Więc tam pewnie woźny z dzwonkiem normalnie to robił, jeszcze nawet elektrycznych mogło nie być. Natomiast został wyznaczony, żeby grać... Na przerwach. Tak, na przerwach robił... taki sygnał, idziemy na lekcję. Aha. Idziemy na lekcję, zbieramy się, idziemy do klas, rozchodzimy się do klas. Tak. I on marszowy taki motyw grał, no i to taki oryginalny dzwonnik. Taki dżingiel. Dzwonnik z Grochowa. Mm. Tak, dżingiel. Bo to na Kordeckiego się działo. Tak, jedna z tych szkół była, ta jego pierwsza szkoła, tak, na Kordeckiego. Jako nastolatek miał trochę trudny czas, bo rozstali się rodzice, brakowało mu tego kontaktu, to później się trochę powtarzało, być może właśnie nawet przez to dążył cały czas do jakiejś takiej wspólnotowości w tym muzykowaniu. Tam się przewija taki motyw jedzenia zupy wspólnie. Bardzo, kilka razy zauważyłem i to się zaczęło właśnie wtedy już od lat 60., kiedy był w liceum i rodzice nie mieszkali razem. No, co prawda mieszkali później w tym samym bloku, nawet przychodził Andrzej do ojca ćwiczyć na pianinie, no ale jednak nie czuł tej takiej wspólnoty w tej rodzinie. I szukał sobie trochę tej rodziny poza rodziną, mam wrażenie. No też tak myślę. Sławek Maślikowski, którego przesłuchałem na okoliczność pisania książki, kumpel Andrzeja, mieszkał na Powiślu. Andrzej jechał z Grochowa do liceum muzycznego na Żoliborz już później. No ale jak wchodził do Sławka na chwilę, no to już często zostawał na wagary u niego. I mówił, jak fajnie wy macie taką rodzinę i właściwie wolał pobyć nawet w jakimś obcym domu, niż iść do szkoły danego dnia. I miał to powiedzenie właśnie takie, dobrze jest zjeść z kimś zupę. Ja myślę, że też oprócz tego wszystkiego, oprócz tej nostalgii, czy tam jakiejś tam prywatnej sytuacji, tu odbija się echo jego fascynacji Orientem, Wschodem, haiku, krótkimi
zdaniami, krótkimi deklaracjami, czymś takim, co też rzucone w powietrze, tak jak powiedziałeś, zmuszało właśnie do myślenia, otwierało jakieś furtki. Nie znam go osobiście, nie rozmawiałem z nim, ale wydaje mi się, że był zarówno człowiekiem spontanicznym i takim, powiedzmy, bezpośrednim, jak i oszczędnym w słowach, w ekspresji. To się jakoś w nim tak ciekawie łączyło. Jest taki zapis telewizyjny, jest to jedyny zapis wideo, na którym widzimy Andrzeja. Może nie jedyny, tam jest jeszcze jakiś fragment programu Kamerata, gdzieś tam z późniejszych lat, ale z roku 70, kiedy on był jeszcze studentem, pochodzi taki program telewizyjny, gdzie on przez kilka minut opowiada o swoim utworze, opowiada o utworze Divertissement na kieliszki artystów cyrkowych i prawda, no taki, właśnie to był taki performance, ale zrobił taki utwór i opowiada o tym. No i widać, że on mówi tak w sposób niesłychanie oszczędny, przez cały czas opowiadania o tym się uśmiecha, ale ma bardzo jasno wytyczoną tą swoją ścieżkę wypowiedzi. Nie znaliśmy go osobiście, no ale poznałem bardzo wiele osób, którego rzeczywiście pamiętają świetnie. To jest w ogóle ciekawe, że on w 83 roku odszedł, a odcisnął się w pamięci ogromnej liczby osób i jakby jest taki no, ciągle żywy. To mnie bardzo zaskoczyło i ucieszyło. No właśnie, a z drugiej strony brakowało ci informacji o nim i w zasadzie trochę dlatego napisałeś też tę książkę. Dokładnie tak. Ja sobie zrobiłem prezent. Jako nastolatek szukałem, ja miałem różne ulubione nazwiska, bo szukałem Bieżana, szukałem Krauzego, szukałem Szefera Bogusława, szukałem Tomasza Sikorskiego, Krzysztofa Knitla. Szukałem różnych śladów. Po pewnym czasie poznałem te osoby, znaczy mówię o Bogusławie Szeferze, o Krzysztofie Knitlu. Nawet poznałem Zygmunta Krauzego. No później jeszcze Eugeniusza Rudnika, ale szukałem różnych śladów, które gdzieś są, bo dowiadywałem się o tych osobach gdzieś z półoficjalnych źródeł, bym powiedział. W encyklopediach brakowało trochę wiadomości, w ogóle nie było nagrań żadnych, nie było płyt, nie było książek i po prostu ja sobie zrobiłem prezent. Ja zawsze chciałem mieć taką książkę, chciałem wejść do biblioteki, o mówię, o kurczę, a Bieżan, nic takiego nie było to wyrosło z takiej mojej zwykłej egoistycznej potrzeby wiedzy. Nie powiedzieliśmy o wydawcy jeszcze ani słowa, bo tak zaczęliśmy po prostu już o konkretach. Fundacja Sztuk Krytycznych jest wydawcą tej książki, ale książka by nie powstała, gdyby nie dotacja, tak, gdyby nie program tak Instytutu Muzyki i Tańca, Muzyczny Ślad, tak, który no, przyczynił się do tego, że można było tę książkę wydać. Tak. Powiedziałeś już wszystko. No, na temat wydawcy, tak. Natomiast na temat tego, co tutaj mamy, no to jeszcze jest to dużo, dużo przed nami. Ja w międzyczasie tylko powiem, że będę się starał zerkać na transmisję, czy są jakieś pytania. Zachęcamy do tego, żeby pytania zadawać. Widzę, że tutaj już jakieś komentarze się pojawiają. Ale to później do tego wrócimy. Okay. Ten okres jeszcze przed maturą, ja trochę do tego wrócę, bo on też przytaczasz takie no, pomijane czy, albo mało znane, mało znaną sytuację przed jego maturą, to chyba 63 rok. Tak. Takie zaangażowanie społeczne, które jest związane, z jednej strony pretekstem był protest pielęgniarek, ale to później się przerodziło w zupełnie innego rodzaju protest, bo wtedy chyba jeszcze wchodziła kwestia wieku poborowego, obniżenia tego wieku do 19 roku życia chyba, tak, i jeszcze jakieś podwyżki. I to się wszystko przerodziło w jakiś manifest przy Komitecie Centralnym. Tak, tak, pana, było takie hasło: Cyrankiewicz łysą pałą oświetli nam Polskę całą. No więc właśnie, to się jakoś wiązało z podwyżkami cen energii elektrycznej, z podwyżkami cen żywności, z różnego typu właśnie pomysłami na obniżenie wieku poborowego.
No niesłychanie wkurzyło to licealistów z Mickiewicza przy Saskiej, do którego Andrzej chodził. No i po prostu chłopaki sformowali taki szturm trochę na KC. No mało znana historia, w ogóle nieznana się okazało. Natomiast dzięki siostrze Andrzeja dotarliśmy do dokumentów IPN-u, z których wynika, że po prostu w marcu 63 roku odbył się taki duży protest pielęgniarek pod Ministerstwem Zdrowia. Wtedy ponad 200 pielęgniarek straciło pracę, 350 wywieziono na przymusowe placówki, w Bieszczady i na ziemię odzyskane. W ogóle te pielęgniarki spod tego ministerstwa to w ogóle wywieziono samochodami gdzieś w szczere pole 30 km od Warszawy. No i oczywiście tych gimnazjalistów i tych licealistów, pośród których również był prawdopodobnie Daniel Olbrychski, bo jeden z bohaterów mojej książki, właśnie Sławek, przyjaciel Andrzeja, jakby zbierając młodzież po różnych liceach, trafił też do Daniela Olbrychskiego w liceum Batorego. No więc ta cała, tych, których uznano za prowodyrów, zostali zgarnięci, zostali, że tak powiem, zawieszeni na jakiś czas w prawach ucznia. No Andrzej właściwie po kilku dniach spędzonych w areszcie wyszedł, w Pałacu Mostowskich odbyła śmieszna scena, bo Włodzimierz, ojciec Andrzeja, przyszedł po niego po prostu i zdzielił go po twarzy w obecności oficera milicji, krzycząc: gówniarzu, ja ci dam. No i później go przepraszał na ulicy, bo to był teatr oczywiście, żeby tylko tak, wyciągnąć. Tak. Syn, Włodzimierz Bieżan był dyrygentem, był jednym z wielu, znaczy jednym z szefów wielu orkiestr Polskiego Radia, w związku z tym miał pewnego typu pozycje. Często były w zapowiedzi w 60-tych latach gra orkiestra Włodzimierza Bieżana. Nawet zdaje się, że gdzieś u Edwarda Stachury znalazłem w jednej z powieści jako takie didaskalia, no, że bohater słucha radia i w radio jest speaker, który mówi, że gra właśnie orkiestra Włodzimierza Bieżana. No proszę, to tego nie wiedziałem. No, w ogóle, bo miałeś mnie też pytać, Pawle, o miejsca warszawskie. Tak. Ja w ogóle sobie wypisałem, słuchajcie, taką kartkę w ogóle tej wielkości, no, z książki, nie wiedziałem, że tyle jest. Kartka, ja tak cię trochę prowokuję, żeby musisz, prowokuj. W luźny sposób rozmawiać, ale tak, bo ja celowo mówiłem, żeby tak przejść te etapy takie trochę ważne gdzieś tam w życiu, i żeby dojść do tych lat 70. wreszcie, bo one były najbardziej barwne. I tutaj się działy rzeczy właśnie najpiękniejsze, można powiedzieć, w tym jego twórczym życiu, najbardziej kolorowe. I było rzeczywiście parę miejsc, które się szczyciły tym, że tam się te rzeczy działy. Ja przepraszam, że tak naginam tą rozmowę tej Warszawy, ale po prostu siedziałem już nad swoją książką wczoraj i wypisywałem różne, ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak wiele tych miejsc takich bardzo specjalnych tutaj się odbywa. Pierwsze miejsce to w ogóle obok, tu jesteśmy, już o tym mówiliśmy, Akademia Muzyczna, która zmieniała kilkakrotnie nazwę, obecnie to jest Uniwersytet Muzyczny. Za moich czasów, kiedy ja kończyłem, nazywała się Akademia Muzyczna, wcześniej PWSM. No więc to pierwsze miejsce, gdzie no tak, Andrzej. I o czym chcę powiedzieć? Znakomita większość studentów, pedagogów Akademii Muzycznej właściwie ogranicza, bym powiedział, ten teren sztuki, którą uprawiają, do terenu Akademii. Oczywiście są to często muzycy koncertujący, profesorowie wykładający gdzieś tam, ale nawet sami studenci, skupieni na ćwiczeniu wielogodzinnym i tak dalej, rzadko gdzieś wyzierają poza horyzont swojej macierzystej uczelni, a w końcu nie tak daleko jest ASP na Krakowskim Przedmieściu i Andrzej był takim człowiekiem, który właśnie, jemu nie wystarczały ten no powiedzmy brzydko getto muzyczne. On chciał czegoś więcej, chciał zajęć i działań performatywnych, chciał bratać się z plastykami, chciał bratać się z niebieskimi ptakami, z hipisami, którzy tłumnie zaludniali wówczas cały trakt królewski. W różnych strojach. W różnych strojach, tutaj chyba nawiązujesz do Teresy Murak w tym momencie.
Teresa Murek, wybitna plasteczka, artystka, performerka, przechadzała się w 1974 roku po trakcie królewskim, zresztą szła piechotą z Żoliborza ten cały kawał, w płaszczu z rzeżuchy. Żałuję, że wtedy nie żyłem. To znaczy żyłem, ale nie, jeszcze nie żyłem chyba nawet. Tak. No właśnie, ostatnio Lady Gaga też wystąpiła w płaszczu z roślin, ale Teresa Murak powiedziała mi, że nie konsultowała z nią Lady Gaga tego kroku, natomiast Teresa Murak była pierwsza. No i w towarzystwie Teresy Murak na zdjęciach widać Andrzeja, który po prostu też był jakby zaproszony do tego marszu, gdzieś jako w tym orszaku, prawda, się przewijał. No i jesteśmy na tym trakcie królewskim, więc tu się to życie jakby artystyczne koncentrowało w galeriach, więc galeria Repassage naprzeciwko właśnie Kościoła Świętego Krzyża w bardzo bliskim sąsiedztwie oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego i ASP. Potem Galeria Dziekanka, o której już wspomniałem właśnie, natomiast kierowana przez Tomasza Sikorskiego. Ale to wszystko to oczywiście w jakieś wyspy sztuki, gdzie w dodatku też kwitło życie towarzyskie, nie tylko artystyczne, takie galeryjne, katalogowe, tylko po prostu no, często całodniowe albo nawet całonocne, wielodobowe działania, takie jak czyszczenie sztuki, takie jak takie na przykład anonimowe, czasami przedziwne, konceptualne działania Pawła Freislera. No ale docieram do tego, że chodzi o to, że te kawiarnie, które się tutaj po prostu przewijają w życiu Andrzeja i w mojej książce, no, okazało się, że tego jest naprawdę sporo. Na czele chyba bym wymienił to na początek Telimenę, czyli tak zwaną partumiarnię, dlatego że przesiadywał tam Andrzej Partum. Postać niezwykła. Odsyłam tych z Państwa, którzy nie znają tego nazwiska, do spuścizny Andrzeja Partuma. Kawiarnia Czytelnika, Spatif, Kameralna, Harenda, no i do eleganckich, prawda, momentów Uchopfera, Bristol, Europejski, Krokodyl, Bazyliszek, Samson w końcu, tu już wyszli się na Starym Mieście. No ale to wszystko są właśnie te miejsca, gdzie można było i Andrzeja spotkać, i gdzie Andrzej wchodził, a gdzie stało pianino, to i grał. A że grał w każdym stylu i na każdy możliwy temat, wariacje, no to potwierdzają wszyscy żyjący jeszcze dziś świadkowie. A Galeria Sigma? No właśnie, to jest właściwie to samo miejsce, co Repassage. Zmieniało tylko nazwę. Repassage jest późniejszą mutacją, bym powiedział, Galerii Sigma. No i w Sigmie się odbywały bardzo różne historie. Pewnego razu artyści wpadli na pomysł, że będą smażyć frytki i je sprzedawać przechodniom z okna. Albo na przykład w oknach galerii byli wystawieni żywi ludzie, zresztą jak właśnie hipisi, jako obiekty sztuki, właśnie żywe postaci. No te działania, one się rozlewały oczywiście poza Warszawę też, bo wspomniałem już o galerii Elbląskiej, gdzie były też takie bardzo wielodniowe sytuacje, właśnie historie związane z działaniami performatywnymi, z koncertami, z wieczorami poezji, trochę mniej instytucjonalnymi niż to zwykle bywało. No, te 70. lata oczywiście były w kontraście do poprzednich okresów, do poprzednich dekad, jako takie otwarcie na świat, Polska jako ten najweselszy barak obozu, tak, socjalistycznego, ale mimo wszystko no to stłamszenie i opresję się chyba czuło. No, na pewno. Ja myślę, że chłopaków i te dziewczyny po prostu bardzo ciągnęły takie działania wymykające się kontroli właśnie. Może tak. To bym tutaj podajesz takie przykłady, bo to też jakby w tych galeriach, w tych miejscach to były też niekończące się improwizacje w zasadzie. Tak. Z towarzyszeniem właśnie plastyków, z towarzyszeniem tancerzy. Tak. I rzeczywiście było parę miejsc w Polsce, gdzie, które zapraszały te mniej lub bardziej trwałe zespoły, składy, powiedzmy, muzyczne, artystyczne. Mhm. I o ile oni tutaj właśnie w okolicach Traktu Królewskiego gdzieś tam czuli się u siebie, czuli się bezpiecznie i na ile mogli,
O tyle w innych miastach, typu Kalisz na przykład, to wcale nie było im za wesoło. Aresztowali ich gdzieś tam wracających na dworzec za sam wygląd. Za sam wygląd, oczywiście, że tak. No, tutaj też mi się przypomniała historia związana z prasą lokalną w Elblągu z kolei. Redaktor jednej z gazet napisał taki bardzo krytyczny tekst dotyczący działań w Galerii L. No, że tak powiem, wyzwał w tym tekście tych działających tam od amatorów, od jakichś tam... Natomiast, czy obrazoburców i hochsztaplerów. No i co ciekawe, w ogóle publicznością tych działań i widownią byli robotnicy. Mhm. Robotnicy miejscowej fabryki Zamech i innych zakładów elbląskich, bo to był taki, powiedziałbym, sojusz robotniczo-artystyczny, bo w takich ramach Gerard Kwiatkowski, szef galerii, działał. No i po prostu robotnicy napisali list otwarty do tego redaktora, do gazety, że oni sobie nie życzą w ogóle takiego krytykanstwa, że im się bardzo podobało, że oni się bawili świetnie, że im się podobała improwizacja, że podobała im się zabawa metalowymi elementami gdzieś tam na podwórku galerii i takie działania właśnie akustyczne. No i to też pokazuje, że te schematy, w których tkwimy, czy jakieś takie stereotypy, niekoniecznie mają rację bytu. Myślimy, że sztuka wysoka, już taka bardzo wysublimowana, konceptualna wręcz, nie mogła trafić na podatny grunt, a trafiała. Wracając do stroju z Rzeżuchy, mamy tutaj w komentarzu informację, że pani Hanna Kral została sfotografowana w stroju Rzeżuchy właśnie Teresy Murak. No właśnie, to już pani Teresa udzielała swoich tutaj projektów fantastycznych innym osobom. To jest następna historia. Mówiąc o Andrzeju Bieżanie jako o pianiście, to trochę tak jakby nic nie powiedzieć, bo to nie był pianista, który, nie wiem, jeździ na konkursy, chopinowskie gra, jest wirtuozem i tak. Chociaż umiał. No właśnie, ale on był takim pianistą, ty używasz często tego słowa, totalnym. Tak, oczywiście. W 1971 roku podczas warszawskiej jesieni miał miejsce taki występ, tutaj właśnie na Okulniku w Akademii Muzycznej. Andrzej był wtedy wyznaczony jako organizator koncertu Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich i zrobił taki solowy performance polegający na tym, że wyszedł na estradę, wskoczył do fortepianu, zaczął się rozbierać, zaczął przemawiać z jakiejś mównicy ustawionej, była tam karafka z wodą, nabrał trochę wody do ust, wypluł tą wodę, wyprawił jakieś niesamowite rzeczy, w końcu wyprowadził go woźny już na pół obnażonego. To była część zaplanowana tego performance'u. On w ten sposób rozprawił się z tą pseudoawangardą, która się wówczas pleniła. No, publiczność siedziała, osłupiała, trochę przyzwyczajona do różnych ekstrawagancji, ekscesów, które się odbywały na warszawskiej jesieni, ale po prostu tak dużo było wtedy tandety, tak dużo było udawania, że jest się awangardzistą, że on po prostu zrobił parodię, trochę autoparodię swojego nurtu, w którym tkwił. Co ciekawe, tego samego wieczoru akurat się odbywała premiera Juczni Pendereckiego w Katedrze, więc jakby ta taka publiczność wyfraczona i taka highlife'owa poszła oczywiście na premierę Juczni, ale ci młodzi, tak, i studenci, no bo to było koło młodych, a to była impreza towarzysząca, pozostali w Akademii. Więc to była w ogóle taka kontra przedziwna, odbywająca się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, kiedy tam odbywało się święto kultury najwyższej. Takie światy równoległe trochę. Dokładnie tak. Sakrum profanum. No właśnie, więc jakaś taka rzeczywistość alternatywna, którą on gdzieś tam też kreował. To było całkowicie świadome, przecież on dokładnie wiedział, co i kiedy się dzieje. Sam był absolwentem, skończył studia właśnie kompozycji w klasie Piotra Perkowskiego. Jeszcze na chwilę tylko do Traktu Królewskiego wrócę. No proszę. Ja myślę, że te miejsca ofowe
mają swoją kontynuację. To się wszystko, że tak powiem, nie zamknęło. Duch Bieżana się ciągle unosi. Nawet kilka lat temu została odtworzona taka instalacja Andrzeja, fortepian dla wszystkich, nazwana fortepian dla wszystkich, w Starej Kordegardzie. A z kolei takim nowym miejscem, o którym w ogóle jeszcze nie rozmawialiśmy pewnie, jest klub Zawieje, prowadzony przez Łukasza Pawlaka, czyli siedziba Requiem Records, która mieści się w domu Polonii na krakowskim Przedmieściu. Jest to miejsce, którego jeszcze ono się nie zdołało utrwalić na mapie artystycznej Warszawy, ale właśnie pojawiają się takie miejsca i na pewno, jeśli tylko odblokowaniu ulegną różne obostrzenia, których jesteśmy świadkami, i no to ożyją, myślę, te punkty. Ja myślę, że Andrzej by sobie tego życzył. I nie zdążył nas jeden ze swoich ostatnich koncertów, na który był zaproszony, to był koncert telefoniczny w Dziekanowie. No właśnie, on był bardzo specyficzny, trochę tak. Wyprzedzający epokę, można powiedzieć, bo tak. To miał być koncert, gdzie muzycy mieli się łączyć telefonicznie i tak. Grać ze sobą jednocześnie, czy tak. Na czym to miało być? Ja myślę, że pomysłodawcą tego na pewno, jednym z pomysłodawców był Krzysztof Nitty, należałoby go dokładnie spytać, jak wyglądały takie pierwociny tego pomysłu, ale pomysł był niesłychanie prosty, a niesłychanie trudny w realizacja była trudna, choć jak się okazało możliwa. W samym sercu, środku, no powiedzmy stanu wojennego, może nie środku, ale to już mówimy właściwie, no to już po stanie wojennym, grudzień 83, artyści wpadli na pomysł połączenia telefonicznego trzech miast, Berlina, Montrealu i Warszawy. No i tą jakością telefoniczną, która wówczas była dostępna, tylko też pamiętajmy, że na rozmowę zamiejscową trzeba było się wcześniej, że tak powiem, dodzwonić, zaanonsować, nie wiem, pójść na pocztę główną, zamówić tą rozmowę, czekać godzinami, aż będzie odblokowana linia, te rozmowy były kontrolowane, no ale jednak połączono się i tam była grupa artystów i w Montrealu, i w Berlinie, i w Warszawie, grupa muzyków, każdy z nich zagrał swój set, powiedzmy, a później był taki wspólny jakby performance na tym łączu. Telefony zagraniczne, zamiejscowe były drogie, ale w samej Dziekance, to akurat wiem od ludzi, którzy mieszkali w Dziekance jako w Akademiku Sztuk Artystycznych, był na przykład automat telefoniczny, który na sznureczku można było tam wrzucić monetkę i dzwonić na cały świat, do Ameryki i tak dalej, do Australii. Wielokrotnie tam wielkie kolejki stały, żeby korzystać z tych wielogodzinnych połączeń. Więc ja myślę, że też jakimś przemysłem, pomysłem panowie się połączyli i wykonali taki koncert telefoniczny. Andrzej był zaproszony na ten koncert, nie dotarł, bo już był wtedy w śpiączce, no po wypadku, który miał miejsce 8 grudnia. Kilka jeszcze dni żył, ale to był wypadek samochodowy, nie było leków, nie było przeszczepów płuc, co w tej chwili istnieje, no to oczywiście było nie do pomyślenia wtedy. No i nie dotarł. Także znów jakiś taki znak, prawda, ciekawy. Myślę, że można by powtórzyć taki remake, zrobić w ogóle takiej sytuacji. No właśnie, wy trochę z nowymi mediami. Wy trochę z grupą Mozarta kombinujecie takie rzeczy, no bardziej na wesoło, ale kombinujecie. Ja bym chciał jeszcze wrócić do fortepianu, bo była taka sytuacja, że on przestrajał struny w ogóle. To też jest trochę nawiązanie do być może podświadome historii poznania się jego rodziców. Włodzimierz Bieżan miał Halinie, przyszłej swojej żonie, nastroić fortepian i ciągle czegoś zapominał. Biegał z marymontu do na grochów, zapomniał klucza albo przyszedł tylko powiedzieć, że nie dzisiaj, tylko kiedy indziej, a w ogóle potem to on już tylko interesuje go Halina. Tak jest. I tak sobie myślę, że... A to ciekawa bardzo, może to gdzieś tam, wiesz, po tatusiu trochę jednak kombinowanie. Ale rzeczywiście. Przestrajaniem instrumentu. Paweł, genialne taka rzeczywiście spostrzeżenie. Ale co mu to dało? Co takie robić? No tak.
No to skoczyłeś do czasów... Wysiłek jest chyba straszny. No tak, skoczyłeś do czasów przedwojennych z tym strojeniem no, przyszłej dziewczynie. Natomiast to, co on zrobił w akcji Restauracja, no po prostu w galerii prowadzonej przez Boguckich w budynku Teatru Wielkiego, no przestroił fortepian na jedną wysokość. To znaczy wszystkie struny, wszystkich klawiszy przestroił na jeden dźwięk. Czyli było to fis subkontra, fis kontra, fis wielkie, fis małe, fis raz kreślne, fis dwukreślne, aż do końca klawiatury. Czyli ten sam dźwięk, tylko wyżej, niżej. Tak, jeśli powiedzmy było E, no to podstroiuje do góry do fis, ale jeśli było to A, no to zestroił to niżej do danego fis. Rozłożył tam nuty muzyki klasycznej i kazał, zapraszał osobiście publiczność, żeby grała na tym zdeformowanym instrumencie. Jakieś tam utwory, tylko na stojąco, bez stołku. Bez stołków. Jeszcze zaprosił kelnerów, którzy roznosili przekąski i drinki. Więc była taka restauracja, słuchacze czy tam uczestnicy siedzieli, a on jednocześnie zapraszał osoby, które umieją grać czy czytać nuty, żeby sobie na to. To jest w ogóle bardzo niebezpieczne przestrajanie dla instrumentu. Nie, dla człowieka. Dla człowieka? Tak, bo struna jak pęknie, to może zabić. Na przykład ja wiem, że pewien kontrabasista kiedyś zginął, bo jak stroił nie tą strunę, podciągał ją zbyt wysoko, no to ona mu strzeliła po prostu w twarz. Myśmy z grupą Mozarta w spektaklu Zamach na Mozarta ze Zbyszkiem Zamachowskim mieli taką scenę, kiedy ja nie mogłem dokończyć swojej partii na wiolonczeli, bo już była za nisko i ja próbowałem przestrajać ten instrument. No i na odsiecz przybył mi Zbyszek, który po prostu z kontrabasem, a że umie grać na kontrabasie, miał w swoim zasięgu ten dźwięk. Na szczęście on tego kontrabasu no, nie stroił. Fortepian też ma bardzo grube struny. No, akurat jeśli chodzi o kontrabas, to nacisk strun na podstawek, na pudło rezonansowe, to jest 200 kg. Także to jest taka siła, w wiolonczeli to jest 50 kg, w skrzypcach to jest 20 kg. No, a w fortepianie, proszę sobie wyobrazić, tych strun, tych klawiszy jest mnóstwo, prawda, i to jest kilka ton. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś nieumiejętnie to kręci, tym kluczem kręci i nagle to wszystko pęka. Ja pamiętam jeszcze ze szkoły namiotowej, do której chodziłem, taką salę, gdzie był fortepian, któremu pękła rama. To prawdopodobnie od czynników jakichś atmosferycznych, ktoś tam otworzył okno na noc i wszystkie te struny się porozstrajały w różnych kierunkach. To było fantastyczne grać to na tej, być ciekawe. Tak, na tej klawiaturze, jak tam się weszło i grając gamę do góry, słychać było kompletnie odjechaną melodię taką. Ja powiedzmy gram tak, ale każdy dźwięk jest kompletnie inny. A słyszałem jeszcze o innym wypadku. To zdaje się było podczas powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, tej gigantycznej. W szkole muzycznej też fortepiany się porozstrajały, no i tam po prostu pękł ten cały fortepian, to wystrzeliło i zdemolowało całą salę. Tam były powybijane szyby, krzesła porozrzucane, więc ta siła tego jest niesamowita. A dla fortepianu, oczywiście to jest dla instrumentu uniwersalnego, ale dla człowieka też. Także Andrzej był bardzo odważnym człowiekiem. Nie wiem, jak on przestrajał, myślę, że był w jakimś kasku czy w czymś, ale to też jedna z jego instalacji często wykorzystywał to, bo do strun fortepianu, to w Teatrze Studio na przykład podczas jednego z koncertów swojego zespołu, zespół Cytula Tyfun Da Bamba Orkiester. Tak, piękne te nazwy. Piękne te nazwy. Ten zespół właśnie Andrzej ubogacał grą na fortepianie totalnie. Grał jak na perkusji. Grał jak na perkusji, mianowicie do strun fortepianu całkowicie otwartego, ta górna klapa była zdjęta. Były stalowe liny, stalowe druty, do których pod samym sufitem były doczepione metalowe blachy. Każde uderzenie dźwięku to była jakaś interakcja z tą podniebną perkusją. No to takie wynalazki Andrzeja. Andrzej w ogóle konstruował instrumenty, rzeźbił flety w ogóle. Z kawałków drewna potrafił wyrzeźbić jakieś takie wzorowane na japońskich instrumentach flety. No, nie z bambusa, ale z jakichś tam bardziej dostępnych materiałów tutaj, więc no tak, no to w ogóle konstruktor, dekonstruktor, tak, artysta. I na jakimś tam etapie pojawiła się też elektronika i tak. Studio eksperymentalne Polskiego Radia.
To może to już będzie ten moment, dobrze, ponieważ, dobrze. Drodzy Państwo, Bolkowi się tak spodobało pisanie książek, że teraz świeżo przed spotkaniem przyniósł mi kolejną pozycję, która nie jest jego monografią, tak. Natomiast tak, nie jestem, to jest praca zbiorowa. Tak, nie jestem jedynym autorem tej natomiast książki. Bolesław Błaszczyk i inni, więc tak. No, bardzo zaszczytna rola o Eugeniuszu Rudniku. Tak. Z którym również spotkał się Andrzej Bierzan. I... Oczywiście. Skoro wspomniałeś o tej książce, zredagowana przez Agnieszkę Pinderę i Michała Mendyka, pozycja no jest pierwszą taką rzeczywiście monografią Eugeniusza Rudnika. Ja tam napisałem część biograficzną. A studio eksperymentalne no nie mogło nie zagościć Andrzeja u siebie, bo on był właśnie tym takim niespokojnym duchem. Studio, no przypomnę, istniejące w latach, od lat, od 57 roku, jeden z w ogóle z pierwszych ośrodków w Europie, czwarty na świecie, czwarty w Europie, ośrodek muzyki eksperymentalnej, elektroakustycznej, elektronicznej, elektronowej, jak to się kiedyś mówiło. Wiodący również taki ośrodek, jeśli chodzi o reportaż, ponieważ udźwiękawiano, a jesteśmy w Instytucie Reportażu, z którym zresztą Rudnik miał mnóstwo wspólnego i sam był jurorem wielu konkursów i reporterskich i tutaj wykładowcą w jednej z uczelni właśnie w seminarium reportażu. No i Andrzej Bierzan w latach 70. się pojawił w studio. Wtedy już pracował, był zatrudniony w studio Tadeusz Sudnik, kolejna wspaniała postać, również przyjaciel Andrzeja. I no Andrzej po prostu tworzył swoje ilustracje teatralne do Teatru Wybrzeże, do Teatru Narodowego w Warszawie, do sztuk reżyserowanych przez Hanuszkiewicza, do spektakli wystawianych w Starej Prochowni, gdzie tam współpracował z Siemionem. I te dźwięki elektroniczne to była jego nowa, ciekawa pasja. On też bardzo się zainteresował syntezatorami. No wówczas syntezator Muga, no to wiadomo, że to była coś niesłychanie drogiego, 79 rok, kiedy... To dla Ciebie wiadomo. Tak. To chodzi po prostu o te takie parapety, tak, które tak mają jest. Jakieś tak klawisze, jest, no, one mają symboliczną jakieś... jakąś klawiaturę, niezbyt wielką, ale mają całą taką centralkę telefoniczną z kablami do wtykania. Te instrumenty widać teraz w ogóle wróciły do łask, bo młodzi ludzie na nich grają, ale na nagraniach, na filmach z Pink Floyd, z takimi zespołami jak Genesis, jak cały nurt tam krautrocka, no to powiedzmy są te instrumenty obecne, czy to były firmy Roland, czy Moog, czy różne, to właśnie te wczesne syntezatory. Akurat Sabol Chastain opowiadał mi taką historię. Sabol Chastain mieszkał na ulicy Targowej. Na Pradze, tak. I to tak. Właśnie on, bo chciałem nawiązać do tego, że studia eksperymentalne Polskiego Radia, oprócz tego, że było tym studiem i tam, gdzie Polskie Radio, to było jak gdyby dystrybutorem, nawet nie do dystrybutorem, po prostu miało sprzęt, który można było wypożyczać. Albo nie do końca legalnie wypożyczać. I bywały sytuacje, że ci muzycy właśnie mieli u siebie w domach te syntezatory, czy te powiedzmy pierwotne jakby komputery w zasadzie. No tak. I też właśnie Andrzej Bierzan korzystał od tych swoich przyjaciół z tych urządzeń. Tak jest, tak jest. No, Andrzej jako no, powiedzmy dyplomowany kompozytor miał wstęp do studio, tak? Mógł poprosić Józefa Patkowskiego o to, żeby móc zrealizować tam utwór. Zrealizował zresztą wspaniały utwór Poligamia, który jest tutaj jednym z tytułowym utworem tej płyty, którą kiedyś wydaliśmy z Michałem Mendykiem. Poligamia była zrealizowana najpierw w domu na jakichś puszkach. Powiedz, dlaczego poligamia? Do puszek dojdziemy. A, to poligamia to jest to chyba... To jest sytuacja niemal erotyczna w ogóle, jakaś, no rzeczywiście, poliamoryczna. No rzeczywiście tak, to jest... Właściwie najpierw, oczywiście najpierw był utwór, później był tytuł, bo nie wiedzieli, jaki tytuł dać. I tak sobie wymyślili. Kolektywna, tak, to wspólna kompozycja Andrzeja Bierzana i Krzysztofa Knitla.
Najpierw, no do piosenki, dobrze, dojdziemy. Po montażu tego utworu musieli wybrać jakiś tytuł, bo to było, był utwór przeznaczony do prezentacji na festiwalu w Berlinie. No i Andrzej w pewnym momencie powiedział, słuchaj, poligamia. To był ten tytuł. Dlaczego? No gdzieś tam w podtekście było to, że i Andrzej, i Krzysztof spotykali się naraz, każdy z dwiema dziewczynami. Nie mogli się zdecydować na żadną z nich. Więc to po pierwsze ta poligamia, po drugie ta poligamia w znaczeniu gamowłaściwym, że mamy jakąś gamę i mamy kilka gam. No a w dodatku współpraca no, dwóch kompozytorów, więc znowu jakaś relacja i no, znowu jakaś ciekawa sytuacja. No do puszek mam dojść teraz. Czy... Tak, tylko mnie ciekawi, czy to były puszki takie po konserwach, czy puszki po piwie? Sądzę, że czy raczej po napojach? To były chyba puszki takie zachodnie, zagraniczne, po napojach peweksowskich. Tak sądzę, bo tak, one chyba lepiej brzmiały niż te to... po makreli w sosie pomidorowym. Tak, czy po jakiejś milonce, bo tak. Rzeczywiście słyszałem to nagranie i... Szlachetnie to brzmi. Szlachetnie, to bardzo ładne słowo. Tak, no więc panowie po prostu byli zaproszeni na jakąś taką balangę, bym powiedział, po jednym z nocnych koncertów warszawskiej jesieni. After party. After party w jednym z mieszkań. No i tam był magnetofon. Powiesili te puszki, które prawdopodobnie były w kolekcji gospodarza, bo wtedy się też kolekcjonowało takie rzeczy. Napoje, tak. No i powiesili je po prostu poprzez długość pokoju i wykonali perkusyjną improwizację. Ten materiał nagrany zanieśli do studia eksperymentalnego, okrasili go elektroniką, trochę przetworzyli i tak powstała poligamia. I zrobili Tangerine Dream trochę. I zrobili Tangerine Dream. W książce o Andrzeju pojawia się Tangerine Dream, bo na jednym z festiwalu w Berlinie odwiedzili jednego z muzyków tego zespołu. Panowie, właśnie Andrzej, Stanisław Krupowicz, Krzysztof Litel, dostali od niego jakiś stary komputer, taki no bardzo, bym powiedział, archaiczny. Myślę, że to był rok 83. Który akurat już muzykowi Tangerine Dream nie był potrzebny. Później były duże kłopoty na granicy Berlin Zachodni, NRD, później NRD Polska, to w ogóle same sprzęt problemy. Szpiegowski jako był potraktowany, w związku z tym następna znowu historia. No ale tak, to są właśnie te czasy. Ja się w ogóle cieszę, że takie czasy, które ja pamiętam mimo wszystko, bo ja jakby no, dorastałem, dojrzewałem wtedy i wszystko mnie strasznie dotykało, wszystko mi strasznie brzmiało i błyszczało, i że teraz po latach można odgrzebać pewne te sprawy, jakoś ożywić, wrócić do nich. Tak jak mówię, chciałem po prostu sam sobie poczytać o tych rzeczach i dlatego to napisałem. Tak, ja to mogę potwierdzić, bo drodzy Państwo, to jest tak, że jak się pójdzie do Bolka do domu, on ma taką swoją kanciapę i tam zawsze coś się nagrywa. Kręcą się taśmy, te wielkie taśmy na tych szpulach się digitalizują, tak? No tak, zanim się rozsypią, to... Całe to archiwum studia eksperymentalnego Polskiego Radia, różne inne kolekcje dźwięków przeróżnych u Bolesława w kanciapach cały czas pracują na jakichś szpulach. Znaczy to muszę cię troszeczkę sprostować, bo archiwum studia eksperymentalnego mieści się w Polskim Radio, to znaczy te taśmy są tam, ale masz te taśmy, część. Które otrzymałem w prezencie od Eugeniusza Rudnika, jego autorskie działania i no, ponieważ no, łączyła nas taka przyjaźń, rzeczywiście są u mnie. No i no, nad tymi materiałami prowadzę badania, rzeczywiście je tam jakoś próbuję ocalić od rozsypania się. No i to jest rzeczywiście taki mój dzień codzienny, szczególnie w ostatnich czasach, kiedy z naszym zespołem, grupą Mozarta, mamy bardzo mało okazji do koncertów. W ogóle koncertów w ogóle nie mamy, ale czasami jakieś streamingi, czasami jakieś filmy robimy, nawet dzisiaj koledzy byli u mnie, coś robiliśmy, ale ja sobie znajduję właśnie to pole obok grania na wiolonczeli, właśnie
w tej działce. No, ostatnio poszedłeś w książki, wywiady, tak. Spotkania autorskie. No i wiem, że będziesz chciał to kontynuować, bo są dalsze plany. Ja ci bardzo kibicuję. Dzięki. Tak mówię trochę już jakby podsumowując, bo patrzę na telefon, gdzie mam zegarek, no to już jest ten moment, gdzie powinniśmy powoli kończyć. Ja spojrzę tylko, czy nie mamy przypadkiem jakichś pytań. A powiedz, no właśnie, trochę już powiedziałeś, ale ty sam brałeś udział, te płyty tutaj, które są, to są też dzięki tobie w dużej mierze, bardzo się przyczyniłeś do tego, że one w ogóle są, ale sam też wykonywałeś muzykę Andrzeja. I był taki jeden koncert specyficzny. Ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. 4 rano, Park Królikarnia, budzicie ptaki, bo jeszcze śpią i no, przeszkadzacie trochę naturze. Co tam się działo? No to znowu było właśnie działanie ciekawe z cyklu Brzask, który był tam w Królikarni obecny. To były jedne z pierwszych koncertów tego cyklu z Jackiem Malickim, który był przyjacielem i współpracownikiem Andrzeja Bieżana. Zrekonstruowaliśmy utwór Atmosfera Ptaki i wykonaliśmy go na nowo, po prostu w tych warunkach. No, aż samo się prosiło to, żeby tą partyturę wziąć do ręki. Jacek grał na gitarze elektrycznej, ja grałem na instrumentach klawiszowych. Do tego była nagrana taśma, ale do tego też budziły się te ptaki. Pan Jacek Malicki nas tutaj w ogóle ogląda. O, no to świetnie. To było w maju 2014 roku. Oprócz ptaków jeszcze byli widzowie w ogóle, więc większość tych widzów to były osoby wracające z nocnych imprez, które miały już w planach właśnie, że... To było w weekend? To było tak, to było weekend, więc to ułatwiało znacznie sprawę. No i tam taki brzęk butelek też słychać na nagraniach, zresztą te nagrania są tam gdzieś dostępne w sieci, bo tam częściowo jeszcze się wspomagano, jeśli chodzi o publiczność. No ale to było świetne, bo myśmy na taśmie mieli też nagrane jakieś głosy natury, to się splatało z głosami natury zwierzęco-ludzkiej, miejscowej, w Królikarni w ogóle, więc jak tutaj Jacek jest przywołany, no to w ogóle jest chyba taki dosyć często przywoływany w tej książce. Muszę powiedzieć, że to zdjęcie na okładce jest jego autorstwo, to jest Jacka Malickiego, krokodyla, współzałożyciela razem z Milo Curtisem grupy w składzie, słynnej grupy w składzie. Także te osoby z tego kręgu tutaj się też przewijają. Jacek Malicki, ale również Marek Jackowski, również Kora, Andrzej Mitan. To właśnie takie osoby, wśród których Andrzej Bieżan również przebywał. No więc tak. Fajnie by było o 4 rano spotkać się jeszcze gdzieś i pograć. No właśnie, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby tę rozmowę zakończyć na dzisiejszy wieczór, bo inaczej faktycznie nas zastanie 4 rano i tutaj koleżanki z gościnnego, faktycznego Domu Kultury no, będą miały nas już serdecznie dość. Bolku, czy możemy się tak umówić, że jak jeszcze się pojawią jakieś w komentarzach pytanie, to będziesz mógł na nie odpowiedzieć w wolnej chwili? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Żebym nie odpowiedział. Żebyś nie odpowiedział. O. Drodzy Państwo, Bolesław Błaszczyk, Andrzej Bieżan. Nie zdążyliśmy wszystkiego powiedzieć, co byśmy chcieli, ale zawsze tak jest. Ale to chodzi o to, że to wszystko jest w książce. Więc... Zachęcamy do sięgania po książkę i do odwiedzania księgarni Wrzenie Świata i polecamy następne spotkania. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Paweł, dziękuję Państwu.